Witajcie na webinarze pod tytułem Firma na LinkedIn w 2023 roku, czyli nowości, strategia i taktyki. Dzisiaj jest z nami Adrian Gamoń, ekspert z zakresu komunikacji marek i social media oraz twórca. Twórca, trener biznesu, wykładowca. Adrian jest też twórcą raportu LinkedIn w Polsce w 2022 roku, który bardzo mi się podobał. I mam nadzieję, Adrian, że będą kolejne edycje. Witaj. Dzięki za przyjęcie mojego zaproszenia. Dzięki, dzięki Ada. Także też bardzo masz ładne imię, chciałem Ci powiedzieć. Także... <laughs> Cześć, cześć wszystkim i bardzo fajnie, cieszę się, że się zapisaliście na, na to spotkanie. Co też stało się dla mnie, bo całkiem spora liczba osób się zapisała ponad tysiąc osób. E, i, I tutaj też stało się dla mnie wyzwaniem, więc postarałem się tutaj dać Wam przygotować jak najwięcej wartości i też parę dodatków, które gdzieś tam będą. na końcu powiem, jak będzie można je otrzymać. Czyli przygotowałem dla Was checklistę, jak zarządzać stroną firmą na LinkedInie, tutaj zbiorem takich taktyk. Które możecie wdrożyć już nawet od dzisiaj. Oczywiście, panowo myślimy o przyszłym roku, taka też idea jest spotkania. I tutaj też przy okazji, jeżeli ktoś ze znajomych jest, dajcie daj znać, dajcie znać na czacie. Tak z ciekawości. I dobrze, to zacznijmy, ponieważ czas wasz jest cenny. Mamy, mamy godzinę, maksimum do godziny nam powinno zejść. Ja postaram się wcześniej i też jeszcze na końcu będzie trochę czasu na Wasze pytania i odpowiedzi. Tutaj też Ada będzie mi w tym zakresie. Teraz parę słów. Może zacznę tak troszkę od ogółu, pewnej zbudowania pewnej perspektywy na LinkedIna, a w zasadzie obecności firmy na LinkedInie, bo chcę Wam troszkę opowiedzieć o tym, co ja obserwuję i co jest często takim wyzwaniem jaką jest jak teraz perspektywą to jest zaplanowanie działań na LinkedInie na przyszły rok, co ten, w jakim kierunku z LinkedIn zmierza, co dalej robić, czy w jakim zakresie działać, czy iść dalej w programy Employee Advocacy, czy, czy też, o coś tutaj widzę że nie słychać że nie słychać, tak, czy to jest ogólne, czy ktoś mi, yy, momencik a. Nie, pan, niektórzy tylko mają problemy. Schodźcie, może wejdźcie po prostu przez chroma. A nie, już Marta napisała, że już słyszę. Dobra, Idziemy dalej. To także tutaj się zaniepokoiłem, ale już idzie, idziemy. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak możecie spojrzeć na LinkedIn'a, jakby szeroko spojrzeć z perspektywy firmy, jako właściciela firmy, jako właściciela małej, dużej, e, średniej, mikrofirmy, jak tam zwał, soloprenera, jak na przykład ja. Jak możecie popatrzeć na, na, na LinkedIn'a i chcę Wam tę perspektywę przekazać. Przygotowałem to z całkiem sporo materiału e, i też takiego tutaj. E, Właśnie połączonego z, z taką świeżą perspektywą, nowościami, trendami, które wiążą się z LinkedInem, czyli to, co faktycznie może nas czekać w przyszłym roku. Ja oczywiście wszystkiego nie wiem. LinkedIn też wyciąga asy z rękawa albo różne niespodzianki i krok po kroku je dodaje. Non-stop w zasadzie coś, coś nowego dochodzi. Chyba najwięcej zmian się jednak będzie szykować gdzieś tak w marcu. W marcu przyszłego roku, jak to zwykle zresztą, chyba takie terminy mają pracownicy LinkedIna, ale parę słów na start. LinkedIn, moim zdaniem, jest to największa na świecie, i też takich moich obserwacji tego, co robi, największa na świecie platforma przeznaczona dla, dla biznesu, dla profesjonalistów, dla, dla tej profesjonalnej strony naszej, naszego życia. I tutaj chcę właśnie to jest moją obserwacją, że w zasadzie nie ma konkurenta. Trochę Twitter. Z jest takim trochę konkurentem, ale w zasadzie w tym zakresie kontekstu pracy i, i marki, pracodawcy firmy, no nie ma konkurenta. Nawet sam Facebook zrezygnował z opcji dodawania ofert pracy, więc tutaj jest to bardzo mocne, bardzo mocne, bardzo mocna opcja, jeśli chodzi o Linkedina. I chcę mam powiedzieć że przede wszystkim. Jak taką mam perspektywę, jak się rozwija i będzie rozwijać LinkedIn w przyszłych latach, to tak, idzie w taką stronę takiego B2B marketplace'u, takiego miejsca spotkania faktycznie biznesu, więc na, LinkedIna nazwałbym takim największym na świecie wydarzeniem biznesowym. Największe na świecie wydarzenie biznesowe, które się dzieje tu i teraz. I można je przerównać do takich targów. W zasadzie jest bardzo mocna analogia, jeśli chodzi o LinkedIna, a targi wielobranżowe, międzynarodowe. Ja nawet mam wrażenie, to czasami tak jest, że wchodzę na LinkedIna, sobie, każdego dnia i wchodzę i patrzę, widzę posty, tak czyli widzę różne stoiska, mi się tam pojawiają różnych firm, taki post ze strony firmowej, strona firmowa na LinkedIn'ie to jest takie stoisko firmowe, do tego można przyrównać, ale też chcę Wam przyrównać jeszcze do innej rzeczy. Cały biznes nie odbywa się na stoiskach firmowych stricte, tylko odbywa się między użytkownikami, między, między użytkownikami tej platformy jest cała interakcja, cały biznes I jak się zastanawiacie, jak działać na LinkedIn'ie, to trochę patrzę z perspektywy targów jak działacie na targach co, co robicie żeby się wyróżnić do czy do klientów tak fajny atrakcyjny content stoisko na pewno zrobi fajną robotę ale czasami też jeszcze to co jest ważniejsze to jest wysłanie ludzi w teren tak żeby sobie pochodzili porozmawiali z klientami obsłużyli też yy, zbudowali relacje czy to są targi pracy, to jest inny kontekst. Czy to są targi marketingowe, czy to, to są targi dedykowane różnym branżom przemysłu. Tutaj tych targów jest cała masa. I, I oczywiście na tych targach też czasami jesteśmy zaspamowani, ktoś rzuci nam jakąś agresywną informację, typu na dzień dobry, od razu yy, przeszle nam ofertę, albo jeszcze powie, powie nam, że chce, chce, żebyśmy dali mu numer telefonu, to zadzwoni. Także oburzające, <laughs> także się śmieje, ale tak jest. Wszystkich różnych zjawisk możemy doświadczyć też na targach, natomiast chcę Wam zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę i w jakim kierunku LinkedIn zmienia. Te, te targi faktycznie nam zastępuje. Tych targów będzie coraz mniej. Ja myślę, że one też nie znikną, ale też zwróćcie uwagę na to. LinkedIn dodał wydarzenia audio w tym roku, które jakoś specjalnie się nie przyjęły u nas, ale są wydarzenia audio, są wydarzenia live i tak dalej. Tak samo na targach mamy pokoje, mamy szkolenia, mamy webinaria. Tak samo na targach są te pewne rodzaju takie indywidualne spotkanie. I to, co tutaj jest ważnego, chcę mam powiedzieć, że sztuka korzystania z LinkedIna polega na tym, aby z jednej strony dać się odnaleźć innym na tych targach, bym powiedział, czyli firmie i pracownikom tej firmy, i z drugiej strony odnaleźć też inne osoby, z którymi ta firma chce budować relacje. I tak naprawdę to, o co chodzi, to właśnie o budowanie owocnych relacji, i, i to jest taka też perspektywa. Z, w sumie od 8 lat prowadzę szkolenia z Linkedina, bardzo dużo osób już miałem okazję przeszkolić, też osób, które też prowadzą dzisiaj szkolenia i, i tak dalej. I to, co zawsze uważam, że tutaj kluczem jest do Linkedina, do biznesu, do działań na Linkedinie, to są relacje. To nie są grow hackingowe taktyki, które oczywiście gdzieś tam mogą podziałać, ale przede wszystkim skupienie się na relacjach i te relacje jest kim budować, choćby tutaj na, na obszarze Polski mamy już ponad 5 milionów kont, 5 milionów 400 już nam spokojnie liczby kont przeszło. To są, to są dane jeszcze z poprzedniego miesiąca. I na co chcę jeszcze zwrócić Wam uwagę, jeżeli na przykład pracujecie w firmach, które troszkę mają starszych, z bardziej doświadczonych pracowników związanych ze sprzedażą, czy też, czy też rekrutacją, to wystarczy pokazać ten obrazek tutaj choćby, który też znajdziecie w moim raporcie z LinkedIna. I tutaj widać wyraźnie, że jedna czwarta użytkowników LinkedIna, to jest jeden z trendów, bym powiedział, że ten LinkedIn staje się coraz młodszy jeśli chodzi o, o użytkowników, jedna, ponad 1,4% jedna użytkowników to są osoby w wieku 18-24 lata, ponad blisko 60% użytkowników LinkedIna to są osoby 25-34 lata, więc można powiedzieć spokojnie, ponad 80% użytkowników LinkedIna to są osoby do 34 roku życia, i to zmienia postać rzeczy, bo jeżeli ktoś decydent w firmie, tak, zwykle ma trochę więcej lat niż 35, patrzy z swojej perspektywy, no moich znajomych tutaj nie ma, no różnych innych osób tutaj nie ma, to ma prawdę i rację mówi, ale kiedy się popatrzysz zaraz, okej, okay, znajomych nie ma, ale zaraz ci młodzi, młode osoby będą decydentami w firmach, decision makerami i będą działać również na LinkedInie. To jest, to jest fajna przyszłość, się szykuje, tak? Dla tych firm, które zainwestują w aktywność na tej, na tej platformie. To chciałem Wam przekazać. Jeżeli chcecie więcej danych, to za, zapraszam Was na moją stronę www. Tam obecnie jest starsza wersja raportu, ale już w styczniu, już, już przygotowuję nową wersję raportu na przyszły rok, w której zestawie podsumuję wszystkie informacje na temat LinkedIna, y, y, takie informacje, które mogłem mogę zebrać od samego LinkedIna, ale też różnych innych źródeł na temat użytkowników, firm, i teraz chcę w tej edycji zrobić jeszcze wariant bardziej rozwinąć światowy, tak? czyli LinkedIn nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Więc premiera będzie nowego raportu gdzieś tak pod koniec stycznia, myślę połowie, pod koniec stycznia, ale już teraz Was zapraszam, żebyście się zapisali i dołączyli do mojego newslettera, bo przy okazji też dostaniecie kilka innych fajnych materiałów. Dzięki Ada. Natomiast wracając do celów firmy i to, co jest ważnego, sprzedaż, rekrutacja, wizerunek, to wszystko bardzo pięknie można realizować na LinkedInie. Właśnie tą metodą są relacje. Czy chcemy, jak chcemy sprzedawać, musimy budować wizerunek, wiarygodność, zaufanie. Chcemy rekrutować podobnie, no i oczywiście sprzedawać, te wszystkie rzeczy tutaj pięknie się przeplatają, i w tym celu LinkedIn umożliwia nam wam kilka opcji działania. Taką można powiedzieć najbardziej klasyczną opcją działania jest komunikacja w oparciu o stronę firmową. I tutaj parę słów powiem mam. Nie będziemy się wnikać jak tam strona jest budowana, ale powiem mam parę rzeczy o nowościach związanych z stronami firmowymi, które warto wdrożyć w najbliższym czasie w przyszłym roku. Komunikacja w oparciu o profile osobowe. I tutaj jest, to jest gratka, to jest istotne. Ja uważam, że sercem LinkedIna nie są strony firmowe, tylko właśnie profile osobowe. Tutaj mam, wyróżniam takie cztery kierunki działania, czyli z jednej strony zaangażowania liderów firmy, liderów, pracowników firmy. To jest drugi kierunek. Liderzy przede wszystkim budują wizję na temat rozwoju branży, taki leadership, management. Pracownicy, zwykle w roli ambasadorów, którzy wspierają procesy edukacji na temat firmy, czy też różnych promują, wspomagają wydarzenia. Social selling to typowo już zaangażowani doradcy klienta, handlowcy, czy też rekruterzy, którzy już bezpośrednio kontaktują się z kandydatami czy klientami na, na LinkedInie. Influencer marketing, czyli firma może zaangażować również wpływowe osoby związane z branżą B2B na LinkedInie do, do działań. Choćby w ubiegłym roku też też miałem okazję być jednym takim można być, dołączyć do projektu influencerskiego na, na LinkedInie i to też było ciekawe dla mnie doświadczenie, to się dzieje, tak? Mamy coraz więcej różnych specjalistów soloprenerów, którzy mogą być fajnymi recenzentami waszych marek, firm, produktów, usług, więc to wszystko tutaj też wchodzi mocno w, w grę i oczywiście jeszcze firmy mogą korzystać z płatnych reklam, które bardzo mocno LinkedIn rozwija i myślę, że bardzo, myślę, że trendem na przyszły rok spokojnie mogę powiedzieć, że będzie reklama na LinkedIn, ie. bo tych nowości, tych zmian jest sporo i udogodnień jest coraz więcej, jeśli chodzi o zarządzanie reklamami. Skuteczność Skuteczność to jest inne, inna rzecz. O tym parę słów dzisiaj też Wam powiem, bo generalnie chcę Wam dzisiaj powiedzieć trochę o stronach firmowych, trochę o zaangażowaniu pracowników i reklamach, a przy okazji przekazać Wam trochę wskazówek w, 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 tym, w tym zakresie. No i oczywiście tutaj jeszcze taki punkt, pojawił się Content Premium, wydarzenia live, webinaria, subskrypcje pdf -y. To to chcę Wam powiedzieć, że firmie ciężko jest budować swoje wizerunek i obecność, jeżeli tylko będzie wrzucać te kilka postów w tygodniu na temat tego swojego produktu, usługi, taki statyczny poz z tą samą grafiką, z tym logotypem nie da się, nie da się zbudować silnej marki w ten sposób. Chyba, że marka już jest silna i jest low brandem. Trzeba pomyśleć o tym, jaki content premium marka może wprowadzić, tak? Choćby między innymi tutaj zwróćcie uwagę na to, na Cyberfolks organizuje webinaria, tak? To jest jednym z tych narzędzi. To jest, to jest, e, przygotowuje publikacje itd. I, i tak Więc to wszystko tutaj jest istotne. No i warto oczywiście te, te działania zintegrować. Czasami nie mamy na to zasobów na wszystkie działania. Więc ja bym najbardziej postawił na LinkedInie strona firmowa jako w centrum tej całej komunikacji, ale najważniejsze profile osobowe. No i, i kiedy wszystko tutaj fajnie działa i, i firma buduje swój wizerunek za pomocą strony i profili, można pokusić się o reklamę. Ale nie rzucałbym się tak jak często się robi, tak jak analogi, w analogii do Facebooka. Mieliśmy stronę na Facebooku i reklamę, to wrzućmy na LinkedIna i od razu pozyskujemy lidy. Tak to nie podziała. I tak często z takim błędem się spotykam, że właśnie ktoś chce odpalić reklamę, a potem się poparzył, trochę się prze, przepaliło pieniędzy, i, i niestety tutaj też nie jest najlepszy efekt. Tak. Tutaj coś się dzieje. Także, no, przykład influencera przy okazji powiem. No, myślę, że chyba takim najbardziej znanym, chociaż nie wiem, czy tutaj Artur Kurasiński by się zgodził, że influencera, ale, ale jest taką osobą, tak, że jest, jest takim głosem gdzieś, gdzieś specjalistą od strony takich technologii startupów i nie tylko. Więc takich osób bardzo dużo się przewija na LinkedInie. Tutaj oczywiście są więksi, więksi, bardziej zasobni gracze. Michał Sadowski też spokojnie można powiedzieć o Michale, że jest tutaj top głosem, influencerem w Polsce, jeśli chodzi o Linkedina. Zresztą nie tylko. Także tutaj tych osób jest całkiem sporo, które warto obserwować, patrzeć. Ja oczywiście zapraszam też, żeby mnie obserwować, może też kiedyś będę takim głosem Linkedina. Teraz chcę Wam powiedzieć parę słów na temat nowości związanych. Na LinkedInie wiecie o tym, że możecie mieć stronę firmową i stronę marki. Oczywiście, jeżeli się zastanawiacie, co wybrać najpierw, to oczywiście wybierzcie stronę firmową. Jeżeli już ta strona Wam firmowa nie wystarczy, to wtedy możecie rozważyć stronę marki. Także tutaj to chcę Wam wyjaśnić. Ale z takich nowości, co LinkedIn wprowadził, wprowadził taką opcję w edycji strony, to można dodać, jakby można powiedzieć, opcję informacji na temat formy pracy. Co oferujecie, czyli jakie możliwości daje firma, czyli taki widżet właśnie jest widoczny na stronie. Zaraz po wejściu potencjalni kandydaci, pracownicy mogą sobie to zobaczyć. Szczególnie to jest opcja dla firm, które skupiają się na kontekście employer brandingowym na LinkedInie, nie, nie sprzedażowym produktów, ale employer brandingowym. Więc tutaj możecie dodać informacje o miejscu pracy. I możecie dodać też zobowiązania, jak, takie obietnice, jakie składacie swoim klientom. Takie CSR, taki CSR, który może być tutaj udowodniony pewnymi podnikowanymi działaniami. Oczywiście, no to już jest jakaś konkretniejsza deklaracja. Niestety, na razie jest dosyć zestandaryzowana do kilku takich tam pięciu obszarów, z których możecie wybrać, no ale też polecam Wam, jeżeli coś możecie dodać, to oczywiście le strona lepsza to jest taka bogatsza, bardziej uzupełniona o tego typu rzeczy i treści. Także polecam również Wam sprawdzić, czy możecie i w ogóle zacząć obserwować stronę LinkedIn Ads, to jest strona marki już, tak? czyli mamy firmę LinkedIn, która ma wiele różnych podstron i między innymi taką podstroną jest LinkedIn Ads, dedykowana rozwiązaniom marketingowym. Tam jest dużo fajnych materiałów, z których możecie czerpać, publikują tutaj marketerzy z LinkedIna, ale między innymi na tej stronie, jak na wielu innych stronach, pewnie część z Was zauważyła, że niektóre firmy mają produkty. Można dodać produkty do strony firmowej. Te produkty. I biuletyny. Biuletyny, czyli firmy, również mogą wydawać swojego newslettera, I, i tutaj za chwilę parę słów jeszcze powiem o tych produktach, bo tak też powiem o tych biuletynach. Biuletyny to są dłuższe artykuły, które kiedyś tylko użytkownicy mogli przygotowywać. Obecnie mogą je przygotowywać również, również tutaj nie użytkownicy, tylko firmy i publikować swoje news, newslettery, wydawać, jakby, możliwość swojego bloga. I to jest fajne narzędzie, które bym poważnie rozważył. Ze strony firmy, żeby je wprowadzić, choćby od przyszłego roku, szczególnie firmy, która ma dużo kontentu, która publikuje, ma swojego bloga, publikuje sporo treści, to żeby część tego, tego zaangażowania tutaj generować i wykorzystywać na LinkedInie. Newslettery są fajną opcją, bo jeżeli ktoś subskrybuje go i ma podpiętego maila do, do LinkedIna, to też dostaje powiadomienia o nowych publikacjach, nowych wydaniach newslettera na swojego maila, całą prasówkę, to jest super, to jest świetne narzędzie kontaktu z klientami i budowania wizerunku firmy. Także bardzo, bardzo dobre, dobra rzecz. Druga, druga rzecz to jest produkty. I to jest ważna rzecz, która się zmienia, bo, bo też i parę tygodni temu, może się z Was zauważyła, w wyszukiwarce już można przeglądać produkty, które są udostępniane, które dodały różne firmy na LinkedInie. Te produkty to są takie karty produktów, na których możecie zaprezentować. W kilku zdaniach, czym jest, czym jest wasza usługa, dodać zdjęcia, jakieś filmiki, zaprezentować ten materiał. Inni tam mogą dodać tą usługę, jaką umiejętność, co tam zrecenzować, pokazać, możecie pokazać, jakie firmy z tego skorzystały, i tak dalej. Na razie ta strona produktu jest ograniczona. Tylko do firm, które działają w konkretnych branżach. Tutaj, czyli co to znaczy, że firma musi tam w ustawieniach ustawić sobie branżę, która zawiera się w branży na przykład oprogramowania B2B, sprzętu komputerowego, usług finansowych, ubezpieczeń, edukacji, opieki zdrowotnej, farmaceutyków. Na razie te branże tylko mają możliwość dodania tych stron produktów. Jeżeli macie taką możliwość, zachęcam Was do dodania. Jeżeli jesteście blisko związani z tą branżą, a nie macie tej opcji, to może zmieńcie troszkę lekko branżę, ponieważ też to, co jest ważnego, nie, nie wiem, czy jest stricte branża BHP, trzeba byłoby sprawdzić. Linkedin, jeszcze jakieś pół roku temu miał tylko 160 branż do wyboru. I kiedy tworzyliście strony na LinkedInie, to mieliście ograniczony wybór, czy też uzupełnialiście swoje profile, ale teraz już jest ponad 400 branż. Cały czas Linkedina uzupełnia listę branż i na faktycznie jest znacznie większy wybór tych branż jest pełniejsza lista. Jeżeli ktoś jest zainteresowany listą branż, może do mnie napisać to ja podeślę link gdzieś, gdzieś po spotkaniu. Mam, tak, mam taki link z listą branż, jakie są obecnie na LinkedInie, jak sobie gdzieś tam poszukać. Także. A pomoc prawna typu kancelaria prawna? Tak, pewnie te, te, trzeba byłoby sprawdzić. Ja, ja nie mam pełnej głowy tych branż wiecie co, po prostu wchodzicie na stronę edycję wyboru branży i tam macie całą listę, wpisujecie różne nazwy i szukacie tej, która Wam najbardziej pasuje. To chyba najprostsze rozwiązanie jest, żeby tutaj poszukać tych, tych kart. Więc strona produktu, na pewno fajnie ją dodać, to jest kolejny element wizerunkowy i też kolejny element, opcja pozycjonowania swojej firmy na LinkedInie, więc na pewno, jeżeli bym macie tą możliwość, to bym to dodał. Przepraszam Kolejna ważna rzecz, która się pojawia, znaczy ważna jak ważna, to też nie jest dedykowana dla wszystkich, raczej podobnie podob... dla podobnych branż, czyli bardziej tych technologicznych. Możecie również dodać tak zwany widżet na stronie głównej firmowej. Chętnie pokażemy ci troszkę Traffic Ads. Chętnie pokażemy ci jak działa Traffic Ads. I tutaj jest takie zachęta do zostawienia danych swoich kontaktowych, czyli Taki widżet, który kieruje do formularza generowania leadów. I firma, która faktycznie aktywnie działa za pomocą strony firmowej, ma jakiś fajny lead generator. To tutaj może fajnie go wyeksponować, albo zachęcić właśnie do pobrania jakiegoś e-booka, albo zachęcić właśnie do umówienia się na prezentację, tego typu rzeczy. Więc to jest, to jest fajna opcja, którą każdy może dodać. Tutaj już jest, nie ma podziału na branżę, tylko ewentualnie te ograniczone jest wybór opcji batonów akcji, więc, więc to jest też opcja, z którą Skorzystał, czyli wasza strona może jeszcze mocniej pełnić funkcję takiego lead generatora, można powiedzieć. Strona, strona firmowa może tutaj prowadzić do, do innych miejsc, więc, więc to jest opcja. Co jeszcze takiego chcę, a propos tego rozwiązania, Wam podpowiedzieć. I w ogóle co do strony firmowej, zwróćcie uwagę na to, że może nawet Wasza firma niekoniecznie potrzebuje tej strony takiej, żeby tu mocno budować marketing i biznes, ale uważam, że warto mieć tą stronę na LinkedIn, bo ponieważ wasza firma, ta strona to jest kolejny punkt styku z waszą firmą w wyszukiwarce Google i co jest ważnego, ponieważ wiele osób jak wpisuje nazwę waszej firmy, to wyskoczy tam im strona www, ale zaraz gdzieś potem będzie ten wynik, drugi, trzeci wynik to będzie wasza strona firmowa i dużo osób Wchodzi na waszą stronę firmową właśnie z przeglądarki, i pierwsze co widzi, to widzi zakładkę o nazwie główna i to, co w niej się znajduje. Więc to jest też fajny kolejny punkt styku z waszą firmą. Dlatego warto zadbać w tym obszarze o takie dobre informacje o stronie firmowej. Choćby nawet tutaj, jak, jak widzicie jeszcze na tym obrazku o nas, żeby te trzy pierwsze wersy. Pokazywały was, co chcecie przekazać, o kim jesteście, żeby solidnie mocniej przekazywały. Więc tutaj nie piszcie historii, że tam dopiero w dziesiątym wersie się pojawia, kim jesteście, co robicie. W tych trzech pierwszych wersach już to powinno się znaleźć. To tak przy okazji. No więc tak wygląda taki formularz generowania lidów. On jest związany też z panelem reklamowym. W panelu możecie sobie takie formularze stworzyć i sobie tutaj wybieracie, jakie dane. Jakie dane sobie chcecie, żeby ktoś wam zostawił, że będziecie, będziecie, będziecie pobierać? Ja oczywiście zachęcam, żeby przede wszystkim ktoś zostawił, dam wam link do profilu osobowego na LinkedInie, bo z tego profilu osobowego na LinkedInie potem bardzo dużo informacji możecie wyciągnąć. Także i, i to, jest, to jest taka moja wskazówka przy okazji generowania leadów w kampaniach płatnych też, przy korzystaniu z, z tego formularza. I tak, tak parę słów kończąc, a może nie kończąc, jakby tutaj, tylko chwytając sedna. Dobra, strona na, na LinkedInie powinna być przede wszystkim aktualna, uzupełniona o te wszystkie rzeczy, które możecie dodać i mają sens względu na wasz cel, bo przede wszystkim, jeszcze powinna być skupiona na jednym z głównych kilku celów. Jeżeli wasza firma chce skupić się na produktach, niech się na tym skupia. Oczywiście nie mówię, że to tam też rekrutacyjne mają się nie pojawić, ale wybierzcie jeden główny cel i na nim się przede wszystkim skupcie, a całą resztę, czy tam budowa marki pracodawcy, czy tam. Jeszcze jakieś tam inne powiązane różne rzeczy mogą Wam przyjść, pojawić się, to traktujcie jako cele uzupełniające. Zastanówcie się, jaki efekt chcecie osiągnąć dzięki, dzięki obecności na LinkedInie. Co jest tutaj waszym można być najlepszą możliwością, najlepszym potencjałem i, i wybierzcie to. Więc warto, warto tutaj z tej strony podejść do, do Linkedina. Niektórzy zdarza mi się też, że nie, dla niektórych celem jest pozyskanie obserwujących. E, oczywiście, ja to tak, tak powiem, no to to jest ważne.

Kontekstu, ale ja bym się nigdy nie skupiał, nigdy nie pisałbym, że moim celem głównym na LinkedInie jest pozyskanie obserwujących, to tego unikajcie. Nie, obserwujący to obserwujące jest, to jest efekt taki, można powiedzieć, dodatkowy, albo przy okazji jest to pewien, pewien jakby sposób działania do, do zwiększenia skuteczności swojej firmy na LinkedInie. Więc oczywiście dobrze jest mieć dużo obserwujących, a jeszcze lepiej, żeby ci obserwujący byli osobami, które faktycznie znają Waszą firmę, znają Waszą markę, chcą ją obserwować, są zaangażowani, są wspólnie z Branżą waszej firmy, strony, i tak dalej. Tutaj to, to jest istotne. Więc, więc jeżeli zapraszacie, korzystacie z tego narzędzia do zapraszania swoich kontaktów na LinkedInie, bo każda firma ma do 250 kredytów miesięcznie do zaproszenia swoich kontaktów, to zapraszajcie faktycznie osoby, które, które mogą się zaangażować, które mogą być zainteresowane waszą stroną firmową, nie wszystkich. I też, też tutaj przy okazji LinkedIn wprowadził takie rozwiązanie dla pracowników, czyli nie administratorów strony, bo tam administratorzy mogli, mogą zapraszać, ale również pracownicy mogą zapraszać, każdy pracownik miesięcznie ma 30 kredytów, 30 kontaktów może zaprosić swoich do obserwowania waszej strony firmowej, więc też możecie pokazać swoim pracownikom, że jest taka opcja i zachęcić ich do, do, do wysyłania zaproszeń, więc, więc to na pewno też fajnie działa. Tak, i wszystko, to wszystko to co mówię jest bezpłatnej wersji. Przy okazji powiem Wam, nie, nie ma nie trzeba tutaj nic żadnych opcji premium dokupywać. Tak naprawdę myślę, że dla większości firm opcja bezpłatna wystarczy. No, jedyną płatną kwestią dla firm, oprócz reklam oczywiście, to jest opcja dodawania ofert pracy, takich bardziej zaawansowanych ofert pracy, wykorzystania z tych całych mechanizmów sztucznej inteligencji w rekrutacji i karty kultura firmowa przy okazji, jeżeli się wykupi trzy sloty. Natomiast nawet LinkedIn każdemu użytkownikowi, który jest powiązany administratorem jakiejś firmy, może umożliwia dodawać jedną bezpłatną ofertę pracy, więc nawet możecie dodać sami ofertę pracy, przypiąć jej do swojej strony firmowej bezpłatnie, ona nie jest tak w pełni funkcjonalna jak ta wykupiona, ale no to zawsze jest fajnie, na pewno jak macie na to sposobność, to bym z tego skorzystał, także... Tutaj to fajnie działa, więc co możecie zrobić, żeby wypromować stronę firmową? To te kwestie ja wypunktowałem fajnie w tej czekliście, którą na końcu do której was odeślę. Wskażę Wam, w którym miejscu ją możecie znaleźć. I, I to, co jeszcze chcę Wam powiedzieć, że bardzo ważnym zmianą, narzędziem i super potencjałem narzędziem jest to, że LinkedIn w tym roku dodał również opcję reagowania, komentowania, udostępniania treści z innych stron firmowych. W innych miejscach na LinkedInie, czyli, czyli ja, jako firma na przykład CyberFolks, mogę skomentować dowolny post innych stron firmowych i innych użytkowników na LinkedInie. I to jest bardzo ważne. To jest ten networking, to jest to budowanie relacji. Więc ja, jako administrator strony firmowej danej firmy, starałbym się jak niecodziennie to zrobić takie rundki, przynajmniej kilka razy w tygodniu, komentowania, reagowania pod aktywnościami osób z mojej grupy docelowej. I to fajnie generuje Wam obserwujących, takich organicznych, bo jak ci obserwujący zobaczą Wasz komentarz, o! to zauważam też Waszą markę i być może zacznę ją obserwować, tak, czyli to jest fajne takie zwracanie na siebie uwagi i nieraz do mnie osoby wracały, Adrianie, tak, faktycznie 15 minut dziennie robiłam to i tam już w ciągu miesiąca przyrosło nam ponad tysiąc osób nowych organicznie przyszło, tak, i wcale nie trzeba było wydawać pieniędzy na płatne formy reklamowe, ale tam no, wymagało to pracy oczywiście, no, ale też i nawet bym powiedział, że ci pozyskani, te osoby pozyskane nie z reklamy, ale w taki, w taki sposób, same podjęły decyzję, że zaczną obserwować to nawet lepiej. Także mocniej, moc, mocniejsze rozwiązanie może być. Chodźmy sobie dalej. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, to tak o stronach to mniej więcej tyle. Strony cały czas są rozwijane. Na pewno warto rozwijać stronę firmową, ale też jeszcze podpowiem Wam jedną rzecz: że jeżeli Wasza firma to jest kilka osób. To ja bym przede wszystkim postawił na aktywności nie waszej strony firmowej. Utworzyłbym tą stronę firmową, żeby to była wizytówka, dodałbym tam kilka publikacji, informacji takich, żeby ta strona też miała swój byt i sens. Uzupełniłbym maksymalnie tą stronę firmową, ale przede wszystkim w przypadku małych firm, mikrofirm, skupiłbym się na działaniach pracowników, osób związanych z firmą, więc liderów. Właścicieli przede wszystkim i, i pracowników związanych z firmą. Tak, nie, nie mówię, że wszyscy pracownicy, bo to też nie jest możliwe, ale przynajmniej ten jeden, dwóch to, to ich aktywności będą silniejsze i mocniejsze, i chcę Wam to teraz właśnie pokazać, udowodnić w tej części opowiedzieć o tym sami pewnie czujecie i wiecie intuicyjnie, że posty osobowe są bardziej angażujące, jesteśmy bardziej gotowi iść za takimi osobami i też tutaj chcę Was zachęcić do tego właśnie, żebyście przede wszystkim brali pod uwagę profile osobowe w swoich działaniach i chcę Wam jeszcze tutaj pokazać przykład. Zwróćcie uwagę na to, To jest takie zestawienie, kiedy strona firmowa publikuje post, zasięg jakiejś publikacji to powiedzmy jest 900 osób. Kiedy osoba publikuje post, taki potencjalny zasięg to jest około 1000 800 osób, tak, czyli powiedzmy ponad 2000 wyświetleń. To jest takie założenie. Ale kiedy 10 osób z firmy opublikuje post, to się robi skala zasięgu organicznego. I to już się robi dużo. Oczywiście część tych tam gdzieś osób się pokryje, jakaś tam niewielka. Nie bałbym się tego, że tam ktoś zobaczy 10 razy post, raczej niemożliwe, bo tutaj algorytm też wkracza w akcję. Natomiast to się robi zupełnie inna skala. Więc dlatego lepiej jest nawet, żeby jeden szef z firmy publikował posty w przypadku małej firmy, niż ładować dużo, dużo zasobów w komunikacji za pomocą strony firmowej. Także to oczywiście są wyjątki i też kwestia do zadania, ale to co na pewno warto zrobić w przyszłym roku dalej iść w tą stronę angażowania pracowników. LinkedIn cały czas też w tym kierunku daje dodatkowe opcje rozwiązania. Na pewno bardzo fajną opcją jest to, że doszła opcja w tym roku podaj dalej, czyli że ktoś może tylko kliknąć, przekazać post ze strony firmowej go wesprzeć i to fajnie działa. To zwiększa zasięgi. Więc to na pewno jest istotne. Więc zaangażowani pracownicy dają więcej odsłony też z samej stronie firmowej. To wszystko tutaj fajnie się uzupełnia. Stona zyskuje więcej obserwujących. No i też sama firma zyskuje więcej zainteresowania ofertami pracy, treściami, tym, tym co robi. Tutaj jak sobie pozwoliłem podać taki przykład z CyberFolks. Gdzie, gdzie właśnie tutaj przy okazji promocji tego webinarium zaangażowany był cały zespół osób związanych z CyberFolks, i to mi się właśnie tutaj też podobało, i że jest tutaj zgranie, jest taka gotowość do udostępnienia informacji o kolejnym webinarium, o kolejnym wydarzeniu, jakimś związanym z firmą. To, 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 to też jest ważne. Fajnie tutaj, jak te, te treści są właśnie zredagowane, jeszcze każdy coś od siebie doda z tych osób, które udostępnia, to na pewno też, też na plus, więc to to jest właśnie empleje adwokacji. Także zaangażowanie. I też chcę Wam powiedzieć, nie zapominajmy, mówimy o LinkedInie, ale też nie zapominajmy, że jeszcze jest Facebook. I też na Facebooku można zaangażować pracowników i, i tutaj włączać ich działania firmowe. Czy, czy tutaj widzę takie pytanie? Czy, przy okazji, czy to prawda, że zasięgi organiczne spadają po zakończeniu działań reklamowych na firmowym profilu na LinkedInie? Jakiś mit. Mit. Także nie, nie, nic z tych rzeczy nie spotkałem się z tym i to jest dla mnie jakieś takie właśnie czarowanie. Tych czarów marów trochę jest na temat LinkedIna. To na pewno też czy można byłoby osobne spotkanie zrobić na temat mitów i różnych rzeczy. Nie, tutaj nie, nie spadają. Nie korzystacie z rozwiązań płatnych, reklamowych, to korzystacie z płatnych rozwiązań i tyle. I tyle, ile korzystacie z nich, to korzystacie. Tutaj algorytm was nie będzie za to karał. Nawet lepiej, jak najpierw, najpierw zbudujecie swoją organiczną obecność na LinkedInie. Pamiętajcie, że te treści, właśnie to, co jest fajne, zbudować tam organiczną widoczność najpierw, zanim przejdziecie do reklamy. I te wasze treści mogą świetnie budować wizerunek wasz osobisty i waszej firmy, docierać do klientów, sprzedawać, rekrutować, ale też to jest dla nas ważne i czasami zapominamy o tym, na takiej naszej. Well-beingu, czyli tym, że inni mogą nas zobaczyć, docenić, co robimy jako, jako zespół, jako liderzy, jako pracownicy. Możemy być fajną inspiracją dla innych. To jest cenne i fajne w LinkedInie i dosyć tutaj czyściejsze, bardziej widoczne. Natomiast też, też chcę Wam powiedzieć, jest budowanie społeczności ambasadorów wokół marki firmy, czy związanych z firmą, rzeczników firmy, nazwijmy to tak, to nie jest kwestia tylko szkolenia. Samo szkolenie oczywiście jest ważne i myślę, że musi się odbyć. Czy to będzie asumptem wewnętrznym, czy zapraszając kogoś, kto poprowadzi takie szkolenie dla pracowników. Ja w tym roku chyba najwięcej takich szkoleń przeprowadziłem. Ale przy okazji chcę zwrócić uwagę, bo też miałem okazję przyjrzeć się różnym firmom, jak to działa. Na pewno oznaczenie ma sama kultura organizacyjna firmy. I w niektórych firmach oczywiście to jakby tylko to było tylko wyciągnięcie zawleczki, w tym powiedzmy, granacie zaangażowania pracowników. Takie szkolenie było tylko takim zainicjowaniem gotowości, a czasami odwrotnie, nawet odbyło się szkolenie, ale tu ciężko, żeby coś tam dalej się wydarzyło. Więc, więc zaangażowanie liderów na pewno pomaga. Na pewno powinien mieć lider projektu i opiekun dla takich ambasadorów. Bez tego, bez tego tutaj nie widzę takiej opcji. Yy, trzeba zaplanować, ale też być w tym elastycznym, no i nie robić pewnej na siłę nie wymuszać od pracowników, słuchać ich, yy, przed, yy, pokazać im korzyści z tego nie tylko jakieś tam, że dostaniecie gadżety albo darmowe szkolenia, ale w ogóle porozmawiać o tych korzyściach, nawet wspólnie, razem. Więc szkolenia, spotkania, rozmowy to buduje programem Polej Adwokacji. I oczywiście to jest tylko między innymi, ale na pewno warto o te rzeczy zadbać, kiedy będziecie wchodzić w ten temat. I oczywiście wchodźcie, testujcie, myślcie długofalowo o programach ambasadorskich. One na pewno tutaj mogą przynieść Wam korzyści, szczególnie jeżeli Wasza grupa, Wasz biznes tutaj na, na, na LinkedInie jest także tutaj to co jeszcze chcę, chcę powiedzieć o to parę słów o zaangażowaniu szefów w sumie, bo to też jest istotne, bym powiedział szefowie mają naj, najwięcej punktów na dzień dobry i nawet tylko dlatego, że są szefami względu na swoją pozycję, nie tylko liczbę obserwujących tutaj Michał jako polski największy można powiedzieć influencer na LinkedInie względem liczby obserwujących, ale też, też tak naprawdę tych szefów, osób które, które fajnie działają na LinkedInie jest cała masa i to, co chcę wam powiedzieć, że zwróćcie uwagę na, na przykład na Rafała Brzoskę, Tak, to jest już taki lider medialny, guru, ale też on sam tworzy posty, sam publikuje je, tak. Tam może dostaje czasem jakieś materiały tam od swojego marketingu, PR-u, ale generalnie istotne jest właśnie, żeby ten leadership był personalny, autentyczny. I tutaj to jest ważne, na przykład Arkadiusz kawa, też też fajny przykład lidera, dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania, który w swoim poście. I tutaj z post, to jest link post, czyli odsyłający na zewnątrz, osiągnął bardzo duży wynik. Dlaczego? Bo, ponieważ odwołał się do bardzo ważnego, ale związanego z logistyką, spójnego z branżą, z tym, co robi, na temat nowego rozwiązania, wdrożenia i podlinkował artykuł. I powiem Wam, LinkedIn, bo też pojawia się takie pytanie, czy LinkedIn, przy okazji robiąc dygresję, czy jak używacie linków albo tworzycie link posty, to macie gorsze zasięgi? Tak, przeważnie tak. Natomiast nie jest prawdą, że używając linków, LinkedIn czy tam algorytm na LinkedInie obcina wam zasięgi. To nie jest prawda. Po prostu to, nie, to tak nie działa. LinkedIn wam nie ucina zasięgów, tylko przez to, że ludzie mniej się angażują pod tym postem, na tym poście, na LinkedInie, pozyskuje mniej energii, więc jakby się mniej rozchodzi. Bo czas, zaangażowanie, liczba interakcji, czas zaangażowanie kogoś pod, pod waszym postem na LinkedInie jest doceniany przez algorytm. Więc im dłużej ludzie siedzą na waszych postach, i bardziej są zaangażowani, tym ten post się bardziej rozchodzi. A kiedy wyrzucicie link, czyli od razu wysyłacie ludzi gdzieś tam w inną orbitę, w inną przestrzeń, no to ten algorytm zobaczy: OK, może fajnie, klikają w link, dam tej, tej publikacji trochę punktów, ale no, jednak tutaj. Mały, mały jest ruch, więc, więc ten post być może nie jest taki fajny, jak inny, który ma tam więcej komentarzy. No i dobrze wiecie o tym. Tutaj ten post wygrał nie tylko myślę, że dzięki temu, że przede wszystkim wywiązała się dyskusja w komentarzach. To jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę na to, że każdy komentarz wydłuża Waszą publikację, wydłuża wasz post. Chodźmy dalej, więc to, co jest ważne publikacjach w ogóle obecności, nie tylko liderów, ale autentyczność i autentyczność komunikacji firmy, dość do takiego gadania typu szanowni Państwo, wprowadziliśmy, piszcie do, jako administratorzy stron firmowych jak do ludzi, czyli tak jakbyście napisali do kogoś znajomego, kogo spotkaliście na targach, to jakbyście opowiedzieli o swoim produkcie, o usłudze, o tym co u Was się dzieje. W jaki sposób? takim tak im bardziej osobowo to opowiecie, będzie prowadzić komunikację na nich nie tym lepiej. Tak? Więc już nie trzeba wkładać tych logotypów, nie robić grafik. Pokażcie zdjęcie, pokażcie siebie w kontekście, pokażcie firmę, pokażcie taką autentyczną narrację, bądźcie spójni. Nie unikajcie jakiejś pewnej perspektywy emocji. Nie chodzi mi o to, że tam trzeba teraz e, żywnie się, e, nie wiem, płakać, tylko chodzi o to, że, żeby pokazać pewien, pewną postawę. No i też oryginalność treści ma znaczenie. Co tutaj chcę jeszcze wam dalej przekazać, to parę właśnie wskazówek odnośnie tworzenia treści, bo z tymi postami jest tak, czy ten algorytm, czy te zasięgi spadają. Ja się zastanawiam. Niektórzy mówią, że już trochę tak. Ja tak nie zauważyłem, żeby spadło. Jakoś tak też dużo, dużo też tutaj nie obserwuję, czy tam spada, czy też nie. Znaczy zawsze naturalną tendencją każdej strony, czy to na Facebooku, na LinkedInie, czy na Instagramie, jeżeli ona nie jest dobrze angażowana, długofalowo, podtrzymywana jest ta uwaga, nie dzieje się tam coś, albo na, na początku miary fajny był content, no to ta uwaga spadnie. Ludzie też po jakimś czasie, którzy zaczęli Was obserwować, coraz mniej widzą Waszych publikacji i to jest naturalne, to wygasa. I, i, I to nie jest tak, że spadają zasięgi, bo algorytm nagle coś przyczyna. Nie, ja myślę, że tutaj tu się nie zmieniło. Jak ktoś chce, dalej fajny zasięg osiągnie, może teraz trudniej się przebić, bo około 4% użytkowników Linkedina faktycznie publikuje już posty. Kiedyś było 2,5%. W czasy, kiedy było 1,5% użytkowników w Polsce, Linkedina publikowało każdego miesiąca przynajmniej jeden post. Ale teraz to troszkę inaczej wygląda. I to, co chcę wam powiedzieć, to przede wszystkim pamiętajcie, że bardzo ważna jest treść. Żeby ta treść była dobra, interesująca. Nie musi być zawsze merytoryczna, zawsze informacyjna, ale przede wszystkim była ciekawa, autentyczna, taka narracyjna, to na pewno ona bardziej zaangażuje w postaci większego czasu spędzenia na waszej publikacji i reakcji. A dla algorytmu najważniejszy jest czas, ile ludzie spędzają na, na waszym poście i jakie reakcje wykonują. I, I razy to się jeszcze mnoży. Czyli im więcej czasu ktoś spędzi i kliknie więcej razy w post, tym lepiej. Więc posty, które mają dużo komentarzy, wygrywają. Także pod względem, w tym wyścigu zwiększenia zasięgów liczby wyświetleń, ponieważ my z chęcią czytamy komentarze i te komentarze wydłużają Wasze publikacje. Więc im więcej komentarzy, tym więcej osób kliknie, tym więcej osób przeczyta te komentarze. To jest ciekawe. Także to, to wszystko się tak napędza. I krążyła taka, taka grafika na LinkedInie. pozwoliłem sobie ją tutaj też rzucić. Takim kpi jest właśnie na LinkedInie. Keep people interest, czyli zainteresuj, utrzymaj zainteresowanie Waszych publikacji, więc nie piszcie długich postów, jeżeli nie macie, nie potraficie przytrzymać uwagi na długo. Nie piszcie krótkich postów, jeżeli moglibyście coś więcej opowiedzieć i utrzymać dłużej uwagę. Tak? Chodzi o utrzymanie uwagi i zainteresowania. Trzeba to wyczuć. Posty krótkie mogą być dobre, posty długie też mogą być nawet lepsze. Tak, ale nie zawsze, nie na siłę informed, tak? czyli informuj, edukuj, informuj ludzi, odbiorców na temat tego, co się dzieje, opowiadaj, co się dzieje w twojej firmie, to jest fundamentalna komunikacja, tworzenie opowieści, co fajnego wasza firma robi dla świata i ze światem, i z innymi. Tak? To jest fundament treści, jak najbardziej tutaj involve, czyli angażuj, wciągaj, inspiruj, tak? to są te rzeczy, które warto robić, takie cztery razy i, interest, inform, involved, inspired. Polecam Wam popatrzeć na to z tej perspektywy, czy ten post, który publikujecie, spełnia któryś z tych czterech punktów kryteriów. Taka checklista. Także to, co jeszcze chcę Wam podpowiedzieć, był taki test na, na temat użytkowników rodzajów kontentu na LinkedInie. I tych badań zresztą na temat rodzaju kontentu, czyli formatów postu, które się sprawdzają najlepiej, jest, jest sporo, i tutaj czasami niektóre różnym przeczą, tak, zależy jaka metodologia była, była zrobiona. Tutaj na przykład jest taki test, w którym zbadano wideo, tekst, share, PDF, link, obrazek i artykuł. No, jak musicie, który rodzaj kontentu? treści najbardziej angażu, ang, zaangażował, tutaj zbadano 38 tysięcy postów, tutaj odnoszę się do takiego badania, który był najbardziej angażujący. Który rodzaj był na drugim miejscu? I na trzecim, i na czwartym. Tutaj widzę, że jest tak, Maciej tekst, Anna wideo, Karolina wideo tutaj, no widzicie, tak naprawdę powiem Wam szczerze, wszystkie te formaty mają znaczenie. Wszystkie. Ale najbardziej oczywiście samo w sobie wideo może najbardziej zaangażować, tylko wideo też jest najbardziej, można powiedzieć, ryzykownym formatem, bo też potrafi szybko dezangażować. Więc ono musi być ciekawe od początku do końca, tak, żeby ta uwaga była, żeby w końcu ktoś kliknął na końcu, dał komentarz albo polejkował. Więc zwykle średnim, bezpiecznym formatem jest tekst plus zdjęcie. Nawet nie obrazek, zdjęcie, tak na fajnie, żeby to było zdjęcie. Na drugim miejscu wypadły akurat w tym teście, Zaraz potem wyszły posty tekstowe. I faktycznie, jak zarządzacie stronami firmowymi, spróbujcie czasami wrzucić posty, pewne narracje, opowieści, casey w formie tekstu. Bez grafiki, bez wideo, bez logo, po prostu sam tekst. Opowiedzcie coś ciekawego, tak? pokażcie, przetestujcie. W ogóle miksujcie formaty. Zmieniajcie raz wideo, raz PDF, raz tekst post tekstowy, tak? Testujcie, sprawdzajcie, który format się sprawdza. Być może jedni lubią konsumować bardziej PDF, i -y, inni czują się lepiej z wideo, z tekstem. To na pewno jest taka moja kolejna wskazówka na to, co, co warto, żebyście wdrożyli. Miksujcie. No i pamiętajcie, szerowanie postów z opinią. Nie wzmacnia waszych publikacji tutaj najgorzej wypadło ten kolor różowy taki szary nie chyba że takie reposty podaj dalej wtedy fajnie wspieracie czyjąś publikację to jak najbardziej polecam robić klikać to się fajnie sprawdza artykuły też tutaj no link posty do zewnętrznych zewnętrznych stron gorzej wypadają no ale znowu z drugiej strony to jest konkretny ruch za który się często konkretne pieniądze trzeba zapłacić w reklamach na LinkedInie. Tak? Jeden klik w kampaniach na, na, na LinkedInie to jest 10 zł, 20 zł, 5 zł. Zależy od kampanii, celów, ale tyle się płaci za jeden klik przejścia na Waszą stronę. A jak wy wrzucicie post i Wam 10 osób przejdzie, no to, to jakbyście yy, dzięki jednemu postowi osiągnęli efekt wydania kilkuset złotych. Popatrzcie na to z tej strony. Yy, yy, tutaj, ale wideo z ludźmi czy motion... Pytanie jest, no myślę, że przede wszystkim nie jest ważne, czy z ludźmi, czy motion, czy animacja, tylko ważne jest, czy to utrzymuje uwagę i angażuje. tak? Bo zwykle z ludźmi może być ciekawsze, ale nie zawsze. Tak samo animacja może być ciekawa, ale nie zawsze. No i to jest właśnie. Osobiście bardziej jednak z natury myślę, że jak miałbym wybrać, to poszedłbym za ludźmi. Angażujący post na Linkedinie wprowadzenie, pamiętajcie, żeby każda Wasza publikacja miała wyraźny wstęp, rozwinięcie i zakończenie, żeby pamiętać w tej triadzie. I to, co ja też zauważam, prowadząc szkolenia dla wielu firm tutaj z Linkedina, też tutaj dla, dla marketingu i też też pracując nad, nad strategiami, to jest to, że często zapomina się o tym ostatnim kroku. Czyli firma napisze, może i ciekawe wprowadzenie, jakaś teza, wyzwanie, historia, cytat i tak dalej. Potem rozdzielamy to, żeby to się nie zlewało w jeden jakiś słup tekstu. Rozwinięcie. Tu przekazuje firma to, co obiecała w wprowadzeniu, czyli w tym nagłówku takim jak w artykule. A na końcu call to action, albo jakaś puenta, wskazanie, co dalej zrobić ten odbiorca, czytelnik, może pod wpływem waszej publikacji. I tego brakuje często. Czyli firma wrzuca informację. I ja, taki, taki biedny czytelnik, jak Adrian, wchodzi na tego, widzi ten post, czyta informację, aha, no i co mam dalej zrobić? A może firma mogłaby wskazać jakieś dodatkowe źródła, choćby nawet w tym linku w komentarzu albo w tekście, coś, coś mnie tu pokierować, no nie wiem, tego brakuje często. A przede wszystkim zadać pytanie, tak? LinkedIn to jest miejsce spotkań, na targach się rozmawia, dyskutuje. Taki jeden post to jest taki jeden temat wrzucony w grupę osób, tak? To jest pewna opowieść. Być może wokół tej opowieści pojawią się ludzie. Idziemy dalej. Tutaj patrzę. Wow! Ile osób jest tutaj? Prawie pół tysiąca. No proszę. To, co jeszcze chcę Wam zwrócić uwagę, więc pamiętajcie, jest pewne, pewien rytm Waszych publikacji. Tych postów LinkedIn oczywiście rekomenduje, żeby wrzucać codziennie. Ja to oczywiście też potwierdzam, ale nie wrzucajcie codziennie, jeżeli nie macie co wrzucić. Tak, opublikować. Nie macie na to przestrzeni. Czasami jeden post na tydzień też będzie ok, jeżeli macie na to przestrzeń. Tak? Generalnie nie więcej niż jeden, ponieważ kolejne posty w ciągu dnia lekko się, jak to się mówi, podgryzają. Zmniejsza się ten zasięg kolejnych publikacji. Ale jeżeli ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby się tego kurczowo trzymać, bo jeżeli wasza firma jest na targach i dużo się dzieje, ma teraz tu i teraz coś do opowiedzenia, spokojnie wrzuciłbym 3-4 posty w ciągu dnia. Ale nie na siłę. I to jest ważne i pamiętajcie też, że stała systematyczna publikacja treści to jedno, ale fajnie jeżeli na stronie firmowej dzieje się od czasu do czasu coś większego. Na przykład wasza firma przygotowuje jakiś meetup albo publikację jakąś tak. Chodzi o to, żeby od czasu do czasu działa się jakieś większe pole ekscytacji zaangażowania. Żeby był moment wyczekiwania. To jest narracja. Wasze strony, wasze profile w mediach społecznościowych to są pewne opowieści, tak? seriale, które oglądamy, HBO, Netflix, w innych miejscach. One muszą być ciekawe. Każdy post jest pewnym innym odcinkiem, tak? On, on musi być spójny, połączony oczywiście pewną narracją. Ja tu używam, używam takiego narzędzia jak linie narracyjne, czyli że sobie układacie pewną tematykę, publikacji, też to robimy sobie na warsztatach, ale to, to chciałem Wam powiedzieć. Patrzę na zegarek. No to zostało nam ostatni, przedostatni punkt w zasadzie o reklamie, parę słów. Więc pamiętajcie, reklama na LinkedInie jest super narzędziem i uważam, że warto z niej skorzystać, przynajmniej przetestować na pewnym etapie funkcjonowania, sprawdzić, czy to jest dobrze, ale nie rzucajmy się od razu na, 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 na pewne formy. Przede wszystkim chcę jeszcze powiedzieć, reklama daje na LinkedInie Wam inne formy targetowania niż gdziekolwiek indziej. Możecie dobrać sobie prezesów, dyrektorów, wykluczyć firmy, ubrać swoje listy firm, niesamowite to jest. Macie tą wyjątkową grupę docelową, która nigdzie indziej nie jest obecna. Na przykład, właśnie członkowie zarządu. Ja się często prowadząc szkolenia dla członków zarządu słyszę: Ja mam tylko konto tutaj, nie mam konta na Facebooku, innych mediach albo jest bardzo ukryte. Macie unikatowe formaty reklamowe, stawki też są wyższe. Średnio czterokrotnie więcej płaci się za klik niż na Facebooku choćby, ale też powiem Wam, jakość tego klika może być inna. Na Facebooku jest dużo prezesów y, stron typu szlachta nie pracuje, tak? a na LinkedInie, no tutaj troszkę inaczej wygląda, chociaż też różnie no, bywa, ale, ale generalnie jest różnica, tak? Więc płacę 10 zł, ale mam konkretniejszą osobę niż tą, y, która kliknęła mi za 2 zł, więc tutaj to też ta różnica można te, z tym popatrzeć. Oczywiście polecam reklamy przede wszystkim firmom, które mają droższe deale, no bo jak ktoś chce tutaj sprzedawać batoniki, to to zupełnie się nie skalkuluje, ale nie wiem, jakieś usługi za kilkanaście tysięcy złotych w skali roku, współprace tego typu, no to się kalkuluje, tak, wydać kilkaset złotych za lida, to się kalkuluje, takiego lida, który faktycznie jest zainteresowany ofertą, albo mniej, na przykład 10 złotych 20 zł za lida, który pobierze waszego e-booka i potem go Prowadzimy proces. Więc pamiętajcie, nie rzucajcie się od razu na Linkedina formularz generowania leadów. To jest częsty błąd, tak? bo my chcemy generować leady. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, z czym możecie zaangażować, dlaczego ludzie mają kliknąć w ogóle tę reklamę i zostawić swoje dane. Tacy fajni my jesteśmy, a oni tak nie myślą, odbiorcy tak nie myślą. Więc często błędem jest właśnie założenie, że na LinkedIn jest jak na Facebooku, Brakuje sprecyzowanych i adekwatnych celów do kampanii reklamowej, to są takie częste błędy. Zbadanych grup docelowych w ogóle, kto tutaj jest, dobrze zrobionej kreacji, i przede wszystkim popatrzenia z perspektywy lejka sprzedażowego. Co chcę Wam tu to, to powiedzieć, jeszcze odnośnie reklam? Reklama z pojedynczym zdjęciem to jest najlepszy format, średnio statystycznie najbardziej sprawdzający się format reklamowy. Polecam, jeżeli robicie kampanię, to przede wszystkim wyjdź z tym formatem. Karuzela, no właśnie, ona nie do końca tak super działa jak na Facebooku, ze względu na pewne funkcjonalności. Tutaj po prostu nie ma tych batonów akcji na tej karuzeli. Myślę, że to jest jedna z przyczyn. Więc ona też może być fajnym formatem. Też wymaga i też bym zastosował, kiedy mamy pewną opowieść, fajny storytelling, więcej produktów. Wideo też może fajnie tutaj podziałać. Reklama wiadomości nie działa w Unii Europejskiej, reklama konwersacyjna, poza Unią Europejską, super format, na pewno warto uwagi. Nie testowałem reklamy w formie dokumentu i w formie wydarzenia. Na pewno bym polecał Wam yy, i chcę to przetestować. Jak ktoś będzie chętny, możemy zrobić taką kampanię. Yy, yy, to na pewno też tutaj, yy, by, ale bym wziął pod uwagę poważnie tak, ten, ten, ten format. I pamiętajcie, nie wchodźcie już w etapy lejka, bo to jest lejek Tak? czyli mamy świadomość, zainteresowanie, konwersję. Nie wchodźcie już w świadomość, bo tutaj bez sensu. LinkedIn na tyle Wam daje precyzyjne. Możliwości zbudowania kampanii i doboru grup docelowych, że szkoda wydawać pieniądze na kampanie stricte wizerunkowe. Oczywiście, ja wiem i widziałem dużo przypadków: ktoś jest bogaty, ma co przepalić. Okej. Okay. Lepiej pójść już bardziej precyzyjnie. Nawet często polecam robić kampanię w dwóch etapach, zresztą znany Wam kontekst też z innych mediów. Czyli najpierw robimy kampanię na wygenerowanie zainteresowania. Na przykład robię post tematycznie angażujący moją, moją grupę docelową. I, I zbieram osoby, żeby zareagowały pod tym postem, czyli w formie interakcji, albo odsłon wideo, albo wizyt w witrynie, a potem do tych osób, które zareagowały, na bazie tych osób, które zareagowały, mogę sobie stworzyć audytorium, do którego skieruję już reklamę remarketingową, tak? I im się to wyświetla I wtedy formularz generowania lidów, w tym drugim etapie, osoby, które już poznały wasz produkt, coś więcej wiedzą o waszej firmie, mogą być bardziej gotowe na umówienie się z handlowcem. Tak, czy tam dokonania jakiegoś tam innego działania. Więc pomyślcie o tych dwóch etapach, tak, też też tych kampaniach, to wtedy może Wam zwiększyć skuteczność. Tutaj jest przykład takiej kampanii, bardzo dobrej moim zdaniem reklamy, yy, yy, gdzie jest konkret. I na początku nie jest to formularz generowania leadów od razu na zapisanie się na usługę kontakt z handlowcem, tylko firma coś daje. Tak? jest lead magnet, jest bardzo dobry lead, lead magnet, fajnie kopii zrobione, jak profesjonalnie ocenić umiejętności językowe, pobierz publikację online bezpłatnie i tam jeszcze zbudowany jest autorytet, obalona jakaś obiekcja w tekście, tak? przejrzysta reklama, tego typu rzeczy, więc, więc to jest do, 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 dobry kierunek. Niesamowite również w reklamach na LinkedIn jest to, że możecie wgrać listę firm, które Was interesują, stron internetowych, na bazie tego LinkedIn dobierze Wam odbiorców, i, i użytkowników, tak? czyli po imieniach, nazwiskach, adresach mailowych. Kiedyś tam można było po profilach, ale to już... W każdym razie możecie wgrać i to jest super narzędzie do, do bardzo precyzyjnych kampanii reklamowych. Wtedy są najskuteczniejsze te kampanie. Tak? Możecie również wygenerować właśnie sobie odbiorców na bazie osób, które wypełniły wasz formularz, kliknęły wasze zdjęcie, otworzyły wideo, weszły na stronę z reklamy wcześniej i tak dalej, więc tutaj jest tych opcji fajnych generowania i na pewno tutaj jeszcze ostatnia taka wskazówka, polecam Wam zainstalować Insight Tag, czyli piksel taki re remarketingowy, też analogicznie, przypiąć do Waszej strony www, chociaż ja nie wiem jak z tymi ciasteczkami teraz będzie, ale Powiedzmy, warto przypiąć, jak macie spory ruch na stronę, to będziecie mieć konkretne informacje, kto wchodzi na Waszą stronę WWW. Z jakich firm nawet e, osoby, które mają konta na LinkedIn i wchodzą na Waszą stronę WWW. Uzyskacie. To jest fajne źródło informacji i też planowania kampanii. I kończąc, ostatni punkt. Strategia. No bo tutaj zaczęliśmy od, tak naprawdę od strategii, czyli kontekstu też e, e, takiego właśnie podejścia strategicznego. Jestem strategiem marki, zajmuję się strategiami, układaniem strategii też moją, czy to personalnych, czy firmowych e, i to jest ta perspektywa. Pamiętajcie, ustalcie swój cel działań firmy na LinkedIn. Jaki jest cel główny? Czy go realizuje? W jaki, w jaki sposób możecie go zrealizować? Jakich narzędzi taktyk użyjecie? Poznajcie swoją grupę docelową. Przede wszystkim waszą grupą docelową też jest ważne na LinkedInie. Są wasi pracownicy. I do kogo. To też jest ważna grupa w większości stron firmowych. Do kogo chcecie dotrzeć, jak się zachowują na LinkedInie, jaką wartość możecie tym osobom dać, jakie mają bariery, hamulce, obawy, i tak dalej. Trzeba to zbadać. Poznajcie swoje zasoby. Czy faktycznie macie zasoby na dużo treści, a może mniej, a systematycznie, i tak dalej. To trzeba sobie poukładać. Yy, też, jeżeli uruchamiacie program ambasadorskich, to jest potrzebny koordynator. Nie wyobrażam sobie działania bez koordynatora. Po prostu to bez sensu. Wydane pieniądze i czas jest stracony. Yy, więc. Więc tutaj, jaki macie koncept komunikacji? Łóżcie sobie to w formie linii narracyjnych czy jakiegoś innego narzędzia, ale i trzymajcie się tego konceptu, tak? Pomysłu na waszą obecność waszej firmy, tak? Czyli tą, tą tą, ten pomysł na wasze pozycjonowanie. Jakie macie wskaźniki, jakiego efektu chcecie? To trzeba ustalić. Co będziecie mierzyć, na co będziecie zwracać uwagę? Takie fundamenty to są, nie? Ale jako nie trudno tak de facto. I ostatnie, to już tylko teraz dla Was same materiały i kończymy. Akurat wyszła prawie godzina. Polecam kursy Wam. LinkedIn przygotowało bezpłatne kursy. LinkedIn Marketing Solutions na stronie businesslinkedin.com marketing solutions znajdziecie bezpłatne kursy. Możecie sobie je przerobić, zrobić sobie certyfikat z reklam działań marketingowych i, i to jest tutaj cenne. Tylko pamiętajcie, nie wszystkie porady na LinkedIn nie są adekwatne do realiów polskiego budżetu, polskich firm. To jest perspektywa bardziej amerykańska, patrzona w dolarach. Ale wiele wskazówek warto uwzględnić, a przynajmniej przetestować, jeśli chodzi o kampanie reklamowe. No, także tutaj również to, co chcę, linki kursów tutaj na czacie. O, to teraz wiecie co, ja może tutaj w międzyczasie Wam podeślę, ale to, co chcę Wam powiedzieć, też zawsze możecie do mnie zagadać. Na LinkedInie mam profil otwarty, każdy do mnie może napisać na LinkedInie. Możecie do mnie zagadać. Polecam Wam również, oczywiście, mi zależy na tym, żebyście jak chce, i, i zaczęli mnie obserwować. I jak chcecie być na bieżąco z moimi postami, ja, ja dużo nie publikuję, to kliknijcie dzwoneczek. Wtedy będziecie mieć pewność, że ten mój post nie umknie wam w widzie pośród innych postów. I to, co, do czego was jeszcze chcę tutaj zachęcić, to właśnie na moim profilu na LinkedInie. W sekcji polecane kojarzycie sekcji polecane. Tam trzeba trochę zjechać w dół, są polecane, znajdziecie dwa widżety, znaczy, więcej jest, ale będzie informacja checklista. I tam jest dla Was przygotowana na moim profilu checklista, którą możecie sobie otworzyć na pełnym ekranie i kliknąć pobrać. Tylko z perspektywy pełnego ekranu możecie sobie pobrać taka dwustronicowa checklista, jak zarządzać stroną na, firmową na LinkedInie. Takie streszczenie też tego, co dzisiaj Wam opowiedziałem. Zarazem ta checklista jest, to jest jeden kierunek działania. Pamiętać o dzwoneczku. Także. I dru, druga rzecz, do chcę was zachęcić, zawsze możecie wejść jeszcze na moją stronę, zapisać się do newslettera, pobrać raport o Linkedinie, ponad 100 slajdów, ponad 100 stron raportu. No i też w styczniu będzie nowsza wersja raportu, którą przygotowuję, i też przygotowuję szkolenie online, tylko takiej formie, że będę prowadził myślę, że przynajmniej kilkanaście osób będzie, prowadził krok kroku przez miesiąc, w kontekście budowania marki osobistej. Jako lidera, eksperta, specjalisty, osoby, która szuka pracy. Przez miesiąc planuję w marcu uruchomić taki projekt, gdzie będę, będziemy się spotykać codziennie, prawie i taki szereg taktyk, działań, ćwiczeń na każdy dzień mam przygotowany i będę prowadzić taką grupę osób, żeby faktycznie jeszcze szybciej, skutecznie stały się liderami na LinkedInie. To też będę o tym informować w moich mediach, czyli na LinkedInie i przez mojego newslettera. Dobra, dokładnie godzina minęła, ale chyba jeszcze tutaj możemy parę minut na, na pytania sobie. Tak, jasne, bardzo Ci dziękuję. Mnóstwo wiedzy, inspiracji do wykorzystania. Podałeś też świetne przykłady i rozwiązania. Tak, pojawiły się pytania i tutaj teraz będą się na pewno też pojawiać, ale ja jeszcze zapisałam sobie wcześniejsze. Piotr pytał, czy lepiej samemu tworzyć posty, czy udostępniać posty, na przykład firmowa. Wiecie co, najlepiej oczywiście jest stworzyć własne posty albo na bazie postów firmowych tworzyć własne posty, natomiast nie, nie szerować ich takie z opinią, tylko właśnie tworzyć posty w formie, w formie własnych publikacji. Tak, Zdecydowanie, zdecydowanie lepiej jest tworzyć i publikować w ten sposób. Już tutaj mam, wklejam link do tych szkoleń on Linkedina. Możecie sobie zrobić certyfikat. Więc, więc przede wszystkim to, co chciałem Wam tutaj też wkleić yy, i to, co chcę Wam powiedzieć jeszcze, że zdecydowanie lepiej, ale też pamiętajcie, jak macie stronę firmową, to możecie szerować, repostować ten post, a potem sami napisać na bazie tego postu swoją wersję. A najlepiej jak też z Was w marketingu czy PR-u. W tym. Dobra, patrzmy, co tutaj okay. tak, jakie... Dawid spytał o to, czy, że jest takie wyzwanie i on jest ciekaw, czy masz jakieś gotowe rozwiązanie na to, jak dział marketingu ma przekonać górę do LinkedIna i szefostwo boi się, że wiesz, rekruterzy pozyskają innych pracowników. Oj, to musielibyśmy zrobić po pół spotkania kolejnego, wiecie, żeby mam przedstawił argumenty. Pokażcie, wiecie, możecie się odwołać do tej prezentacji, choćby tego, że jeden post firmowy już nawet ma mniejszy zasięg niż post lidera z firmy, a dziesięciu pracowników, jak udostępni, to się robi zasięg spory. No, przede wszystkim trzeba popatrzeć na to, że są zagrożenia, ale są też duże korzyści, tak? I pracownicy, którzy są docenieni, otwarci, którzy bym powiedział, mają odejść, i tak pewnie odejdą. Ale natomiast dzięki tej aktywności komunikacji firmy, firma pokazując, że jest otwarta, pokazując siebie też przyciągnie osoby, które lubią cenią i właśnie w takiej kulturze firmy chcą w kulturze firmowych chcą pracować w takim klimacie. Więc myślę to na, na koniec dnia powinno być na plus. Także, no oczywiście są firmy, które nie mają dobrej kultury i mogą się bać. To też jest ryzyko, ja to też rozumiem. Także, ale to, co ma zdecydowanie jest więcej plusów poprzez zaangażowanie pracowników, aktywności pracowników, w tą komunikację. Więcej argumentów to musielibyśmy trochę więcej tutaj posiedzieć. Także sięgnijcie do danych, do tego właśnie do tych zasięgów, do tych kwestii związanych z możliwościami, zasięgami, o tym, że te posty faktycznie rekrutują, sprzedają, budują wizerunek firmy i to, i to, i to się kalkuluje przekłada bardziej na plus. Także. Okay. Ok, Patrycja prosi, żebyś wrócił jeszcze do tej kwestii strona firmowa versus strona marki. Okej, okay. strona firmowa, jak mam strona firmowa tym się różni od strony marki, że strona marki w zasadzie nie ma jednej opcji, możliwości dodawania jako jej jako miejsca pracy, dodawania pracowników, przyglądania pracowników, czyli strona marki jest dedykowana tylko stricte usłudze, ale nikt nie może przypisać się jako miejsca pracy jej, tak, czyli pracownik LinkedIna nie pracuje w LinkedIn Ads na firmie, tylko pracuje w LinkedInie, więc to jest taka rzecz i, i w zasadzie to jest taka główna różnica, więc ja polecam przede wszystkim jednak stronę, stronę firmy mieć przede wszystkim, bo, bo wtedy tutaj pracownicy też stają się ambasadorami. Każdy pracownik, który dodaje jako firmę, jako Miejsce pracy zaczynają obserwować. To jest takie analogiczne. Czegoś takiego na Facebooku nie ma. No więc to ma też znaczenie. To jest na pewno ten plus. I scena marki jest dobra, kiedy faktycznie macie dużo obserwujących, macie bardzo różne produkty, i wtedy można to rozdzielić, ponieważ one, komunikacja będzie kierowana do różnych odbiorców. No, także to przegadania temat. Okej, okay, tutaj się pojawiło teraz kilka pytań, jakbyś mógł wybrać. Okej, okay, dobrze, to tutaj strona firmowa dla nowej firmy jednoosobowej. Czy warto poświęcić energię do prowadzenia tego kanału informacji, czy skupić się na innych socialach i rynku lokalnym na początku? Czy wpisanie w profilu prywatnego jako CEO firmy nie brzmi mało profesjonalnie dla odbiorców? A to pytanie bardziej z perspektywy personal brandingowej. Strona firmowa dla nowej firmy jednoosobowej. Stworzyłbym stronę firmową dla firmy jednoosobowej na LinkedInie. Ale potraktowałbym jako wizytówkę. Natomiast nie wiem jeszcze, w jakiej branży, jakiej specyfice pracujesz, czy tutaj Twoi klienci są. Jeżeli są, to skup się przede wszystkim na aktywnościach swojego, jako profilu osobowego i aktywnościach w budowaniu marki osobistej właśnie w takim zakresie. Do tego do tego przede wszystkim najlepiej tą energię włożył mu właśnie profil osobowy i inne social media? Pewnie tak, ale to jest pytanie, czy tam są twoi klienci, czy tam możesz nawiązać kontakt ze swoimi klientami, czy tam możesz budować wizerunek, tak? To jest też kwestia tego. W przypadku firmy jednoosobowej w nagłówku nie wpisywałbym CEO na początku, nie zaczynał. Zacznij od swojej specjalizacji. Czy, jaki problem rozwiązujesz, w czym możesz pomóc, tak? Czyli napisz co jest twoim obszarem specjalizacji. Ja na przykład, zwróćcie uwagę na to, nie mam napisane Adrian CEO w firmie Adrian Gamoin tak? Moja firma się nazywa Adrian Gamoin tak? no, więc, więc tutaj wpisuję od razu strateg marki, co jest moją specjalizacją i w tym kierunku też polecam. Tutaj pojawia się kolejne pytanie. Możesz no, coś powiedzieć, jak mierzyć social selling index w przypadku strony firmowej? Po pierwsze, no, nie ma social selling indexu dla stron firmowych, więc tutaj trudno, trudno to mi coś tutaj powiedzieć który teraz mam profil, który istnieje pół roku, chcę sprawdzić Social Selling Index, inna firma to rekomendowała, ale nie wiem jak. No, nie ma czegoś takiego. Nie ma opcji sprawdzenia Social Selling indexu dla firmy. To jest rozwiązanie tylko dla użytkowników. Każdy z Was może sobie sprawdzić Social Selling Index, tutaj czyli sprawdzić taki, to jest narzędzie do monitorowania Waszej obecności na LinkedInie w czterech obszarach, w czterech filarach. Fajne narzędzie taki feedback dla Was, ale tylko w tym zakresie. W przypadku strony firmowej, patrzyłbym przede wszystkim na takie dane, jak właśnie poziom zaangażowania pod treściami, przyrost obserwujących kto obserwuje tą stronę firmową. Macie też takie kryteria w, w administracji w statystykach strony, jak konkurencja. Tam możecie dodać konkurencyjne marki firm stron firmowych i porównać sobie dane ze względu na ilość liczbę obserwujących liczbę interakcji w danym okresie. To jest Fajne narzędzie do porównania, tak? Ale to nie jest social selling index. Także to odsyłam do tego miejsca, do analityki strony firmowej i tam jest zakładka konkurencja. Czy w takim razie, Grzegorz, czy w takim razie własny podcast lepiej zrobić pod stroną marki? To znaczy, no ja tutaj jeszcze nie znam kontekstu, ale jeżeli na przykład ja bym podcast zrobił, jeżeli prowadzisz swoją działalność i budujesz markę, pod jakąś, nazwałeś swoją firmę, nie wiem, tam y, y, silna marka osobista, na przykład nazwałem tak swoją firmę, y, to y, to to bym budował pod tą markę. I oczywiście gdzieś tam występował z, z imieniem, nazwiskiem. Podcast jest personalny zawsze, ale gdzieś, gdzieś o pewnym tytule marce. Trudno mi powiedzieć, trudno mi się tutaj odnieść do tego jednoznacznie. Czy LinkedIn warto używać, jeżeli ktoś głównie działa jako influencer na YouTubie? Oczywiście ja bym to traktował wtedy Linkedina. No, trzeba zobaczyć, czy to no, Twoja grupa docelowa. Potraktowałbym Linkedina jako kolejny punkt styku z Twoją marką, uwiarygodnienie Twojego wizerunku, który budujesz w głównej mierze na, na YouTubie. To też już nawet z tego względu warto mieć tego Linkedina. Czy strona firmy, tutaj patrzę, rozważamy stronę marki jako wsparcie w działaniach? Czyli strona firmy plus rozważamy stronę marki jako wsparcie w działaniach? Tak, tak. Ale przede wszystkim strona firmy, Popatrzcie na to, nie ma co się rozdwajać, bo to jest zawsze kolejne miejsce do, osobno do budowania obserwujących. O, tutaj fajnie Wiola wrzuciła link do Social Selling Indexu, dzięki. Jak zaangażować pracowników do aktywności na profilu firmowym? Przede wszystkim być z nimi w kontakcie, informować o nowych publikacjach, zrobić im szkolenie, pokazać, co i jak mogą robić. Często wiele rzeczy blokerem nie jest to, że pracownicy nie chcą działać, chociaż tak często powiedzą, tylko po prostu nie wiedzą, jak, nie wiedzą, co mogą, co nie mogą, więc wolą to zostawić. Nie czują się z tym komfortowo. Nie rodzimy się z wiedzą na temat Linkedina. Trzeba wszystko pokazać, tak? że my wiemy, nie znaczy, że inni coś wiedzą. I, I czy warto reklamować firmy branży rehabilitacji, masaży i spa na Linkedinie? No, nie wiem, chyba, że to jest spa i masaże dla jakaś oferta specjalna dla firm, albo właśnie chcecie doczyć do biznesu z taką ofertą pobytu pracowników, no to tak w jakiś sposób i może nie reklamować, ale gdzieś networkingować. Ja bym tutaj szedł drogą networkingu, czyli budowania relacji jako przedstawiciela gdzieś, gdzieś hotelu, czy jakiegoś tego miejsca. Budowałbym relacje, umacniałbym relacje w ten sposób personalnie. Warto, tylko pewnie tutaj tyle tych pytań, że ja nie nadążam, jeszcze tam po drodze wcześniej było. Warto, jeśli wy nie szukacie swoich klientów i wasza forma ma, forma ma innowacje w porównaniu do innych. Okay. Czy strona firmowa może komentować na innych profilach, jeśli nie jest tam oznaczona? Tak. Właśnie to, to, co Wam pokazałem, jest teraz opcja dla wszystkich już dostępna, że jako strona firmowa możecie komentować aktywności postów innych osób i firm. I to wystarczy, że w feedie feed przeglądacie sobie, i tam w lewym dolnym rogu posta macie opcję przełączenia profilu. Czy możesz jeszcze powiedzieć o narzędziu linie narracyjnej? Bo nie ma w Google. A tak, bo to jest takie narzędzie, którym ja pracuję. To jest nie... A dłuższa historia. Zapraszam na jakieś może inne spotkanie na temat linii narracyjnych, poukładamy sobie pewne jakby wątki, trochę jak w opowieści, tak, czyli mamy wątek główny i kilka innych wątków pobocznych, których się systematycznie trzymamy, czyli każdy post musi realizować dany wątek tematyczny i nie ma innej opcji, tak, musi, musi go realizować, czyli Posty, które są przygotowane i nie spełniają kryteriów linii narracyjnych, nie wpisują się w te linie narracyjne, nie powinny być publikowane. To jest reguła też spójności i jasności w komunikacji. Ale to, to jest inna rzecz. Super. Dobra. Wielkie... Dziękuję Wam. Dzięki za obecność Wam i Tobie, Adrian. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Kończę już webinar. Napiszcie w okienku po zakończeniu webinaru, jak Wam się podobało i o czym chcielibyście usłyszeć następnym razem, a ja i Adrian się z wami żegnamy. Czy coś jeszcze chcesz powiedzieć? Ja ty nie, chciałem tylko powiedzieć też ciebie, że dziękuję wam bardzo. Bardzo mi miło zaskoczyło, po prostu jeszcze takiej liczby osób tutaj dziś nie miałem. Dzięki wielkie Ada za zaproszenie i w ogóle dziękuję nie dziękuję. powiedziałem, że ja też jestem klientem Cyberfolks. Mam swoją domenę, hostuję się tutaj w Cyberfolks, to tak się złożyło, no także Eee, to taka, też. Się folksem, Trzymajcie się wszyscy. Papa, pa. do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia, do zobaczenia na LinkedInie i powodzenia.